Cześć, witam wszystkich w moim drugim specjalu, tym razem z okazji 25 widzów. Pomysł na specjal nie jest dość oryginalny, bo tylko zamierzam pokazać moje konto na Shakesie, ale razem z tą liczbą subskrypcji zamierzam rozpocząć moją tak zwaną karierę na YouTubie. Mam pewien projekt, który zamierzam zrealizować. Więcej informacji będzie pod wieczór. No ale teraz przejdę do pokazu mojego konta. Z niezbyt szybkim internetem. Tak, jest na wsi. Grzybów trochę wydaje, dlatego średnio dużo jest. No, i proszę. Nie będę wszystkiego po kolei opisywał, tylko po prostu zobaczycie, jak nie, to sobie spełzujecie. No, order przyjaźni na 12, bo kiedyś sobie tak zrobiłem. I tylko ja mam z drużyny. A drużyna pokażę tutaj. Takie rozwinięcie. No tam dość dużo członków. Jeszcze paru dojdzie. Jestem najlepszym ze zwykłych członków. Kiedyś przeszedłem do tej gildii razem z resztą osób, bo stara nam się trochę zpieprzyła. Ale to nieważne. Ogólnie zapraszam was do tej gildii, jeśli nie macie, na serwerze 23. No i teraz spróbujmy sobie lochy. Tutaj mam portal, taki cyrk, ale spróbuję swoich sił w wieży. Moi siemkowie nie są aż tak bardzo, znaczy no, są dość dobrze wyposażeni, ale sądzę, że mogłoby być lepiej. Ogólnie niezbyt mi się wydaje, żeby to dobrze poszło z tym przeciwnikiem, ale zawsze można spróbować. No, sam z 0,5% szansy może jest na wygraną, to warto z tego korzystać. Mag tak się... Mag... Znaczy wojownik ogólnie chyba najwięcej zadaje temu przeciwnikowi. Mag tam średnio. Siadowca tam też. Nie no, nie ma opcji, żebym ja sobie mu odebrał te całe resztę życia. Więc po prostu przegrałem. Nie smuci mnie to tak bardzo, bo i tak jestem z wyprzedzeniem loków co do poziomu. Muszę jeszcze dużo się wyekspić. Nie mam potów zresztą, a tych nie będę pił, bo ogólnie bym chciał mieć wszystkie trzy naraz. A tak to by mi się szybko pomarnowały i byłyby tak nieregularnie. To nie warto po prostu używać, jak się nie ma wszystkich trzech. No i to wszystko, co chciałem właściwie pokazać. Jeszcze raz dziękuję bardzo za te 25 subskrypcji. Liczę na to, że kolejne filmy będą się wam podobały zarówno tak bardzo jak dzisiejszy. Do widzenia.